Seweryn Lipoński, witam Państwa. Znowu mamy dyskusję o uchodźcach i migrantach. Przywódcy europejscy szykują tak zwany mechanizm relokacji, wobec którego m.in. Polska miałaby się zobowiązać potencjalnie do przyjmowania około 2000 uchodźców i migrantów rocznie. Co wywołało od razu ostry sprzeciw partii rządzącej. Czy to sprzeciw słuszny? Czy jest się czego obawiać? I czy coś może w tej sprawie zmienić zapowiadane przez obóz rządzący referendum? O tym dziś porozmawiamy. Zapraszam na gorący temat. Nowa dyskusja o przyjmowaniu migrantów i ostry sprzeciw partii rządzącej. My się na to nie zgodzimy i na to nie zgadza się także naród polski. To musi być przedmiotem referendum. Temat powraca z hukiem, znów w przededniu wyborów w Polsce. Tego problemu nigdy nie było. Ten problem został... Jarosław Kaczyński sobie to wymyślił? Tak. Jarosław Kaczyński sobie to wymyślił. Ten mechanizm, nawet jeśli wszedłby w życie, on nie może zostać wykonany. W imię bezpieczeństwa, w imię też tego, że on jest po prostu nieefektywny, szkodliwy, burzy zaufanie i narusza suwerenność krajów. Wy uważacie, że zamiast skutecznie walczyć o polskie interesy w Brukseli, wystarczy referendum. Referendum niczego nie rozwiąże. A czy w ogóle dojdzie do skutku? I czy to nie przypadkiem burza w szklance wody? Polska z powodu tego, ilu w milionach liczonych imigrantów, uchodźców z Ukrainy przyjęła, na pewno może być z tego mechanizmu wykluczona i to w całości. Ta sprawa musi być przedmiotem referendum. Polacy muszą się w tej sprawie wypowiedzieć. A ze mną w studiu już goście gorącego tematu, posłanka Katarzyna Kretkowska, Nowa Lewica. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu i dobry wieczór państwu. I pan Dariusz Lipiński, Partia Republikańska, współtworząca obóz Zjednoczonej Prawicy. Dobry wieczór. To jak to jest z tymi uchodźcami, z tymi migrantami? Czy to jest faktycznie problem, którego nie ma, nie było, jak sugerował Włodzimierz Czarzasty, czy może kwestia, która narusza suwerenność krajów, jak zasugerował minister Szynkowski-Welsenk? Jest to oczywiście kwestia pozatraktatowa, to znaczy musimy rozpocząć od tego, że Unia Europejska nie ma kompetencji w sprawach polityki migracyjnej. Artykuł 5 Traktatu o Unii Europejskiej wyraźnie mówi, że wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w traktatach należą do państw członkowskich, a polityka migracyjna nie jest wymieniona w traktatach jako leżąca w zasięgu kompetencji Unii, a więc należy wyłącznie do państw członkowskich. To jest bardzo ważne, dlatego że nie po raz pierwszy mamy próbę, mamy do czynienia z próbą rozszerzenia takiego trochę siłowego kompetencji Unii na obszary, gdzie traktaty i jej tych kompetencji nie przyznają. Pytanie, czy lepszym wyjściem byłoby zostawić kraje, które zmagają się z problemem migracji samym sobie? Bo takie jest wyjście, jak rozumiem. To nie jest taka gra do jednej bramki, dlatego że proszę pamiętać, że rok temu, kiedy myśmy mieli społeczeństwo i również państwo zachowało się wtedy wspaniale, kiedy mieliśmy największy w historii Europy kryzys migracyjny, czyli przyjęliśmy kilka milionów, cztery bodajże miliony naszych sąsiadów ukraińskich. Zostało między 1 a 2 miliony, ale rzeczywiście ta fala uchodźców była ogromna. Czy państwo pamiętacie, jakie wsparcie ze strony Unii wtedy dostaliśmy? Bo ja pamiętam taką liczbę z października bodajże ubiegłego roku, 700 milionów złotych. To było 200 w przeliczeniu, niecałe 200 złotych na jednego przybysza z Ukrainy. Więc argumentacja solidarnościowa jest mojemu sercu bardzo bliska, ale oczywiście no, musi to działać w obie strony. Natomiast powtórzmy, z punktu widzenia legalnego, z punktu widzenia prawnego, mechanizmu relokacji nie można państwom członkowskim narzucić. Pani posłanko, a pani jak patrzy na tę sprawę? Sprawa, która nam zagraża w jakiś sposób, czy wręcz gra warta świeczki? Przede wszystkim trzeba by tutaj uporządkować parę pojęć i parę sytuacji. Pan Dariusz Lipiński trochę sam sobie przeczy, kiedy z jednej strony mówi, że polityka migracyjna nie leży w kompetencjach Unii Europejskiej jako całości, jest problemem poszczególnych państw, a z drugiej strony ma pretensje do Unii, że dotąd nie otrzymaliśmy unijnych środków na przyjętych przez nas uchodźców z Ukrainy. Więc albo, albo.
to, że nie otrzymaliśmy środków na 1 300 000, w tej chwili 1 300 000 uchodźczyń, uchodźców z Ukrainy, jest winą rządu Zjednoczonej Prawicy, nieporadnego rządu, który nie potrafił zawalczyć o takie wspomożenie właśnie w imię Solidarności. Może to jest to tak, należałoby, że skupił się na to tym, należałoby żeby pomagać zrobić. Ukraińcom. Jest dzisiaj 460. dzień, w którym nie otrzymaliśmy tych środków, a powinniśmy je otrzymać. I o to powinien premier Morawiecki zawalczyć w Unii Europejskiej. To możemy ten temat, pani posłanko, tak, możemy jeśli chodzi o relokację, to jest burza w szklance wody, jak pan powiedział. To jest wymyślony problem po to, żeby przez Kaczyńskiego, ponieważ straszenie obcym, straszenie uchodźcami w 2015 roku sprawdziło się jako narzędzie prowadzenia kampanii wyborczej. Wówczas i na tym w zasadzie straszeniu uchodźcami w dużym stopniu PiS wjechał do Sejmu i przejął władzę w Polsce, niestety. Jest to dość obrzydliwe, ponieważ straszenie obcym po to, żeby zarządzać właśnie strachem społecznym, jest dość obrzydliwym narzędziem. Na pewno był to temat istotny w tamtej kampanii, chociaż nie zgodziłbym się, że to było decydujące. Chciałabym jeszcze wskazać najistotniejsze dwie kwestie. Ta ewentualna relokacja, która jest tylko propozycją, która może być zastąpiona niedużą kwotą środków, a tak naprawdę, ponieważ tyle uchodźców przyjęliśmy z Ukrainy, to w ogóle nie będziemy poddawać temu mechanizmowi. Wystarczy o to wystąpić. Wzorem Czech, jeszcze sobie zaraz a o to Morawiecki nie chce, tego zapowiedział, że nie zrobić, no bo nie byłoby wtedy czym straszyć społeczeństwa i czym się puszyć przed społeczeństwem, jak to my dzielnie teraz obronimy Polskę przed tym 1800 000 uchodźców. Natomiast najważniejsza kwestia w tym wszystkim jest taka, że w Polsce w tej chwili mamy 2 100 000 cudzoziemców, migrantów i uchodźców, że sytuacja w ciągu ostatnich 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy zmieniła się diametralnie. Jesteśmy krajem w Europie, który przyjmuje rocznie najwięcej migrantów, najwięcej uchodźców, ponieważ potrzebni oni są na naszym rynku pracy. Tak? Tylko w zeszłym roku wydano cudzoziemcom, z których połowa pochodzi z krajów muzułmańskich, wydano 135 598 wiz. Tak, ta liczba tak? zaczęła krążyć. Tak. Zdaje się, rok nie pamiętam, czy chodziło rok o... Rok wcześniej wydano 2 razy tyle wiz. Tak? I mamy Polskę, która jest wielokulturową. Mamy Polskę, którą zamieszkują migranci, zamieszkują uchodźcy. W związku z tym, czy miałoby jeszcze tu być przyjętych dodatkowe 1800 czy nie, jest, nie jest żadnym to problemem. To skoro przy tym jesteśmy, to chciałbym, żebyśmy teraz pokazali naszym widzom właśnie na planszy, na specjalnie przygotowanej grafice, jak wygląda kwestia migrantów z krajów muzułmańskich. I tutaj różne liczby krążyły, tak jak powiedziałem, pani posłanka przytacza 135 000. W zeszłym roku. W zeszłym roku. Natomiast ja, z krajów muzułmańskich. A właściwie posłużyłem się grafiką, którą przygotował portal Demagog, który sprawdził w danych oficjalnych rządowych liczbę pozwoleń na pobyt. I tutaj w zeszłym roku rzeczywiście było ich ponad 18 000, w poprzednich latach nieco mniej, to na tym wykresie widać. To chodzi tylko o kraje muzułmańskie, chociaż dodajmy od razu, że wniosków było jeszcze 2 razy więcej, bo było 37 000. Mamy różne pozwolenia na różne rodzaje pobytu. Jest pobyt stały, pobyt czasowy i pozwolenie na pracę. I tak, tych pozwoleń na pracę było zdecydowanie jeszcze więcej, chociaż to nie jest tożsame z pobytem jakimś dłuższym. Dane, którym dysponuje Urząd do Spraw Cudzoziemców, o których ja mówiłam, pokazuje liczbę zatrudnionych w naszym kraju cudzoziemców. Myślę, że zgodzimy się tak czy inaczej, że rzeczywiście tych cudzoziemców również z krajów muzułmańskich jest już obecnie u nas sporo. Pytanie, czy w takim razie warto kruszyć kopię i taką, nie chcę powiedzieć awanturę, ale taki głośny sprzeciw wyrażać w sprawie 2 000 potencjalnie rocznie. Pani poseł Kretkowska najwyraźniej nie widzi różnicy między osobami, które przebywają i przybyły do Polski legalnie, otrzymały wizy, otrzymały jakiś tam status taki czy inny, pozwolenie na pracę, prawo pobytu i tak dalej, i które pracują. I pani poseł nie odróżnia od osób, które mają być
przymusowo relokowane. Co to znaczy? To znaczy przymusowe przesiedlenie pewnej grupy ludzi, którzy w tej chwili znajdują się we Włoszech, w Hiszpanii, w Niemczech. Kto będzie dokonywał tej selekcji? Tej wrażliwości lewicowej pani poseł, to powinno postawić włosy na głowie. Przecież w ogóle nie ma takiej propozycji, to jest nonsens. Nie ma o sytuacji, której nie ma. Nie, mówimy nie o będzie. Sytuacji, która dokładnie sytuacja, jest. Która może poza tym od razu, być. Panie redaktorze, pan podał taką liczbę 2000. O 2000 mówi się dzisiaj, ale ten mechanizm relokacji ma być stały, ma być obowiązkowy i wprawdzie Komisja Europejska może zwolnić, ale tylko może, nie musi. To tu od razu mam prośbę też twierdzić, że w przypadku Polski... Zaraz oddam panu głos, tylko chciałbym, żebyśmy pokazali kolejną grafikę, na której te najważniejsze liczby naszym widzom pokażemy. Trwały. To jest grafika dotycząca relokacji i tego, jak to ma wyglądać w praktyce. O właśnie, tutaj się pojawią te liczby. Komisja Europejska, właściwie nie Komisja, to jeszcze nie dotarło na ten etap, Rada Unii Europejskiej, a więc przywódcy państw europejskich zakładają, że to będzie dotyczyło około 30 tysięcy migrantów rocznie, z tym, że jest to liczba oczywiście szacunkowa, może być mniejsza, może być większa. Polsce przypadłoby niespełna 2 tysiące, jak tu państwo widzą, a w razie gdyby jakiś kraj nie chciał ich przyjąć, tylko wolał wpłacić pewną kwotę pieniędzy zamiast tego, no to przypada 20 tysięcy euro. Czyli uległość albo kary migranta. Jednym słowem. Uległość więc albo kary finansowe. Tak te liczby wyglądają. Pan, jak rozumiem, ma obawy, że one mogą być w przyszłości większe, że Polska może oczywiście, mieć że mogą... nie 2 tysiące, tylko na przykład... Panie redaktorze, mechanizm... 5, 10, proszę pamiętać 50. O tym, proszę państwa, że mechanizm ma być trwały, czyli będzie zależał od tego, jak sytuacja z migrantami będzie się rozwijała w przyszłości. I on będzie tak de facto nieodwracalny. Ale jaka liczba migrantów to mogłaby nam zaszkodzić? Bo proszę tutaj... powiedzieć tak, nie możemy się przede wszystkim zgodzić na są łamanie... Są granice zafałszowywania rzeczywistości. Kasiu, nie możemy się zgodzić na łamanie zasad traktatowych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli w Polsce się komuś nie podoba rząd, no to ma okazję przy kolejnych wyborach ten rząd zmienić, zagłosować na konkurencję. W momencie, kiedy oddajemy pozatraktatowo w dodatku część kompetencji, no w tym wypadku Komisji Europejskiej, proszę pamiętać, że tych kompetencji możemy już nie odzyskać. I czasami jest tak w Polsce, że no, wrogowie czy przeciwnicy, no zwłaszcza prezesa, tak demonizowanego prezesa Kaczyńskiego, no czasami w tę Unię Europejską, w Komisję Europejską są zapatrzeni jako w takiego no, obrońcę przed tym strasznym Kaczyńskim. Ale proszę pamiętać, państwo też pamiętajcie, zwłaszcza zwolennicy opozycji, że dopóki mamy w różnych dziedzinach zachowaną suwerenność państwową, to możecie wygrać wybory i decydować wtedy, co tutaj się będzie działo. W momencie, kiedy to scedujemy, to są procesy nieodwracalne. Ilekroć w naturalny sposób zresztą częściowo. No, chociaż ale... na szczęście na razie nikt nie chce tutaj decydować o wyniku wyborów poza Polską. Tak, pani posłanka bardzo się wyrywa do odpowiedzi, więc w takim razie się, oddam pani głos. Pan Dariusz Lipiński maluje przed naszymi widzami obraz, który jest obrazem z jednej strony obsesji prezesa Kaczyńskiego, nie wiem czy rzeczywistej, czy cynicznie projektowanej na polskie społeczeństwo, żeby... Ale to właśnie, prezes Kaczyński wywołał mechanizm relokacji w Unii Europejskiej. Nie ma w ogóle takiego problemu, jak jakakolwiek przymusowa relokacja. Nie ma takiego problemu, że ta relokacja ma dotyczyć nielegalnych... Dobrze, gdzie jest polityka migracyjna w traktatach? Gdzie w dajmy pani posłance skończyć. I wtedy posłucham odpowiedzi. Nie ma przymusowej relokacji, ani takiej propozycji. Jest to... prezentowane przez wasz obóz, przez Kaczyńskiego no to co jest? Cały proszę, obóz. Proszę powiedzieć, po co to, jest? Żeby móc powiedzieć społeczeństwu, a my was obronimy. Dobrze, przed Kasiu, tym powiedz jak to jest. Jeżeli to nie jest przymusowa relokacja, to proszę powiedzieć, co to jest. Propozycja, Czechy propozycja dla państw, które nie mają uchodźców, a chciałyby, dotyczy uchodźców, a nie migrantów.
I Czechy na przykład już powiedziały, że ponieważ przyjęły wielu ukraińskich uchodźców, to chcą być z tego zwolnione i będą z tego zwolnione. I tak samo może zrobić Polska. Ale premier Morawiecki powiedział, że nie wystąpi o to, nie mówiąc dlaczego. No wiadomo dlaczego, bo to po to, żeby... pani poseł powiem dlaczego. Proszę mi nie przerywać. Po to, żeby móc straszyć polskie społeczeństwo tą dziką hordą młodych nikt mężczyzn, nie używa potencjalnych takiej... terrorystów. To jest... A co było mówione w 2015 roku przez prezesa Kaczyńskiego? Mechanizm... Że idą siewcy pasożytów i chorób, potencjalni terroryści. Wtedy rzeczywiście i takie słowa padały, tak? Tym razem aż tak mocne słowa nie padły. Czy możemy powiedzieć jedną rzecz? Nie wiemy, co się stanie w tej kampanii, bo Zjednoczona Prawica goni własny ogon, ponieważ przegrywa tą kampanię. I jest to taka jakaś desperacka w tej chwili próba reanimowania fatalnego startu kampanii wyborczej PiS-u. Poprzez sięgnięcie do czegoś, co się 8 lat temu sprawdziło. Bo wtedy to straszenie tą hordą uchodźców się na czy pani poseł, część czy pani poseł czytała podziałało. Projekt tego rozporządzenia? Natomiast ale czy pani poseł czytała zwracam projekt? Uwagę, że sam Orlen, wasz prezes Obajtek, zatrudnił tylko na jednej budowie 13 tysięcy Hindusów i Pakistańczyków. Ale to dobrze, tak? Czy niedobrze? Ja uważam, że, to nie, że nic złego nie ma w tym. No to cieszę się, to jesteśmy zgodni. Nasz rynek pracy potrzebuje rąk do pracy, tak? I niestety przez waszą politykę, przez najniższą dzietność po II wojnie światowej, przez fakt, że wielu młodych ludzi wyjechało z Polski i wyjeżdża z Polski, bo niestety nie widzi w tak zarządzanym kraju dla siebie miejsca, musimy przyjmować cudzoziemców, żeby miejsca pracy zapełniali. I zwracam uwagę, dobrze, że połowa tych cudzoziemców, mam do państwa prośbę, bo tutaj już doszliśmy do Orlenu, zaraz zrobimy lokowanie produktu innych spółek Skarbu Państwa. Panie redaktorze, ale dwie krótkie rzeczy muszę powiedzieć. Po pierwsze, to, że sprowadzamy cudzoziemców, to jest efekt prawie zerowego bezrobocia w Polsce, więc to o tym pani Kretkowska zapomniała. To może ci uchodźcy do nas przeniesieni po pierwsze i najważniejsze, proszę pamiętać o jednym. Ten mechanizm ma działać tak, że najpierw ma być przyjęte rozporządzenie przez państwa członkowskie w ciemno, a nic później... Nie ma mieć tak, ale taka jest procedura, Kasiu, no nie, dokładnie ma... Ja rozumiem, że trzeba straszyć telewizję, ale coś takiego jest. Najpierw nawet... procedura jest taka, że najpierw trzeba przyjąć rozporządzenie. Czesi nie mogli występować o zwolnienie, ponieważ to rozporządzenie jeszcze nie obowiązuje. Zapowiedzieli, że wystąpi. No to zobaczymy. Na razie nie ma... Kasiu, ale czy ja, teraz ja mogę oczywiście prosić? Najpierw trzeba przyjąć rozporządzenie w ciemno, a później Komisja Europejska może zwolnić, uwzględniając naszą skalę pomocy dla Ukrainy, ale nie musi. I to a pana jest... zdaniem zwolniłaby tutaj i teraz dzisiaj? Moim zdaniem, dopóki w Polsce jest rząd konserwatywny, który Komisja Europejska w oczywisty sposób zwalcza, angażuje się w nasze wewnętrzne sprawy, tak długo komisja tego nie uczyni. Uważa pan, że naraziłaby się Komisja Europejska na gniew, można powiedzieć, Polaków w związku z tym, ale, że przyjęliśmy tylu Ukraińców, a mimo wszystko nie zostalibyśmy zwolnieni? Co to znaczy gniew Polaków? Komisja Europejska nie pochodzi z wyboru obywateli. Komisja Europejska jest ciałem mianowanym tak de facto. I nikomu, nie podlegającym wyborcom, w odróżnieniu od rządu. W odróżnieniu... olała naszą pomoc dla Ukraińców i stwierdziła, a to się w ogóle nie liczy. No, trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz. To jedynie psychologicznie czy jakoś tam emocjonalnie. Natomiast z punktu widzenia, no komisja, my nie możemy odwołać Komisji Europejskiej. Rząd możemy sobie wyobrazić, że odwołujemy przy okazji kolejnych wyborów. Jeżeli pani Katarzyna Kretkowska i jej obóz przedstawią interesujący program, przekonają wyborców, to będą mieli okazję już w październiku to zrobić. Na razie na Komisję Europejską największy wpływ ma wasz rząd, jeżeli, ponieważ macie tam waszego przedstawiciela, komisarza Wojciechowskiego. Ale Kasiu, mieliśmy sobie nie przerywać. Proszę nie mówić, no to państwu nie wyszło. Ja może tutaj zamknę ten natomiast wątek, bo się zaraz pokłócam. No nie da się. Jeżeli oddamy kompetencje ciału, którego
dyskutować dalej, ale chciałbym, żebyśmy jedną wypowiedź pokazali. Państwo wielokrotnie przywołali już w tej dyskusji nazwisko Jarosława Kaczyńskiego, a to on tak naprawdę nagłośnił tę sprawę bardzo mocno, zapowiadając referendum. I chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali, jakich argumentów użył w sejmowym wystąpieniu. To nie będzie cała wypowiedź, ale mniej więcej półtora minutowe fragmenty obszerne wystąpienia prezesa PiS. Jest także jeszcze jeden wzgląd, który trzeba traktować jako bardzo istotny. To wszystko, co działo się w Polsce po wybuchu wojny, po ataku Putina na Ukrainę. Przyjęliśmy wtedy kilka milionów uchodźców. No, można mówić, że tak na stałe to około 1,5–2 milionów. W każdym razie, gdyby to pomnożyć przez 22 tysiące euro, to będzie to suma gdzieś między 20 kilka a 30 miliardów euro. A jeżeli chodzi o pomoc, jaką otrzymaliśmy, to jest już przy bardzo dobrym liczeniu 100 euro na jednego mieszkańca. To jest kpina z Polski, to jest dyskryminacja. To jest dyskryminacja wyjątkowo bezczelna. I dlatego my się na to nie zgodzimy. I na to nie zgadza się także naród polski. To musi być przedmiotem referendum. Ta sprawa musi być przedmiotem referendum. I my te referendum zorganizujemy. Pamiętajcie o tym. Polacy muszą się w tej sprawie wypowiedzieć. To było wystąpienie prezesa PiS. To czy Polacy muszą się w tej sprawie wypowiedzieć? Czy powinni się wypowiedzieć i co to może zmienić? Prezes PiS przed chwilą podsumował własną beznadziejność tego rządu. Powiedział, ile powinniśmy byli uzyskać środków unijnych na przyjętych uchodźców, o które ten rząd ani nie potrafił wystąpić, ani skutecznie zawalczyć, bo jedyne co potrafił, to skłócić się z rodziną państw europejskich i niestety Polska jest krajem, który jest traktowany w tej chwili mało poważnie, bo ten rząd jest mało poważny, delikatnie mówiąc. Dwie wizyty prezydenta Stanów w ciągu roku, to jest chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że mamy napływ codziennie kilkuset cudzoziemców rekrutowanych przez Polaków w południowej Ameryce, w Azji, w Afryce, przybywa do Polski do pracy. Wizy, pozwolenia na pracę tym ludziom wydawane są z automatu, ponieważ takie są potrzeby na polskim rynku pracy. Te potrzeby także się zwiększyły od czasu wybuchu wojny w Ukrainie, ponieważ Ukraińcy, którzy pracowali na polskim rynku pracy, mężczyźni, wrócili, pojechali walczyć do Ukrainy i tym większa stała się potrzeba zapełnienia tego rynku pracy. Może skoro tylu mamy migrantów i tylu potrzebujemy migrantów, drobiu, to może wynik referendum byłby, pracują, że jesteśmy za. Masy cudzoziemców. W związku z tym kwestia, że jeszcze 1800 ewentualnie, gdybyśmy chcieli, miałoby dołączyć do tych 2 milionów, które już pracują i nie są w sposób szczególny selekcjonowani, ponieważ przyjeżdżają i po prostu, jak powiedziałam, dostają z automatu, proszę porozmawiać z Urzędem do Spraw Cudzoziemców te wizy. Jakoś tutaj nie ma troski, żeby tym problemem się zająć. Bardzo brakuje w Polsce polityki migracyjnej, polityki integracyjnej. Ten rząd w 2016 roku odrzucił dokument, który obowiązywał właśnie pod tytułem Polityka Migracyjna i Integracyjna. Mamy od tego czasu, mamy społeczeństwo już wielokulturowe i nie mamy polityki integracyjnej. Jesteśmy na najlepszej drodze, żeby na skutek braku nowoczesnej, mądrej podejścia do tej wielokulturowości powielić wszystkie błędy krajów zachodniej Europy, które miały tę kwestię przybycia znaczącej ilości cudzoziemców, migrantów do ich państw kilkadziesiąt czy kilkanaście lat temu. No o błędach dobrze, państw zachodnich często mówi pan Dariusz Lipiński, kojarzę na przykład z Twittera, więc tutaj pytanie do pana. Co w tej kwestii może zmienić referendum i czy ono jest potrzebne? Zacznijmy od podstaw.
Co złego jest w referendum w zapytaniu obywateli o zdanie w sprawie, która jest super ważna? A, może to jest złego, że to referendum z tego, co kojarzę, miałoby się odbyć na przykład równolegle z wyborami parlamentarnymi, co już ustawiałoby finisz kampanii. No ale proszę pamiętać o tym, że w Europie elity, zwłaszcza brukselskie, nie przeprowadziły żadnego referendum poza Brexitem i jeszcze jednym wyjątkiem, o którym powiem, od roku 2005. Kiedy w Holandii i we Francji został negatywnie przegłosowany projekt tak zwanej konstytucji dla Europy. Francuzi i Holendrzy pokazali wtedy, powiedzieli wyraźnie, że nie chcą federalizacji Europy. Nie no chcą dobrze, wróćmy państwa. Do Polski. Ma być referendum. To było 18 lat temu. Od tej pory poza Brexitem i poza Irlandią, gdzie jest to wymóg konstytucyjny, nigdzie w Europie nie zapytano, w Unii Europejskiej, nie zapytano obywateli o zdanie w sprawach integracji, w najważniejszych sprawach dla integracji europejskiej. Bardzo bym prosił, żeby pani poseł Kretkowska, która tak tutaj gorąco występuje przeciwko referendum, podała chociaż jeden argument przeciwko zapytaniu obywateli o zdanie. Nie powiedziałam słowa przeciwko referendum. To cieszę się, że się zgadzamy. Tematyce tego referendum, które jest wydumaną, wymyśloną, skalkulowaną wyłącznie na potrzeby wyborcze waszej partii, która dołuje i jest to desperacka próba. Jeżeli jest tak, jak pani poseł mówi, jakąś część społeczeństwa, która się przestraszy jeżeli prawica tak strasznie dołuje, to w referendum pokażecie, że tak jest. To powinno was wzmocnić. Dlaczego się boicie głosu ludzi? Jestem przeciwko takim procederom, z jakimi mieliśmy pytania ludzi historii o zdanie? Do czynienia, czyli w latach 30. przykład klasyczny Niemiec i straszenia nie cudzoziemcami, a Żydami czy homoseksualistami. Jakieś referendum wtedy było? I wzbudzanie, nie chodzi o referendum, chodzi o wzbudzanie strachu społecznego przeciwko tak zwanemu obcemu. Temu jestem przeciwna. Pani poseł cały czas utrzymuje i tutaj się z nią zgadzam, że w Polsce mamy wielu przybyszów również z obcych kultur, z Azji. Tej wrogości jakoś nie ma. Nikt nie pytał, nie ma tej wrogości w stosunku do Wietnamczyków, których jest mnóstwo w Warszawie, Hindusów. No również przybyszów. To może w referendum padnie odpowiedź, że jesteśmy za przyjmowaniem tych uchodźców. No też o to chodzi. No wtedy poznamy, wtedy co Polacy. A jeżeli tak Polacy powiedzą, że nie chcą, to co, wyrzucimy te 2 miliony osób, które w tej chwili nie wyrzucimy, ale Komisja Europejska będzie wiedziała, jakie jest zdanie Polaków na ten temat. I śmiem twierdzić, że to zdanie większościowe będzie jednak takie, jakie w tej chwili prezentuje rząd. Czy referendum dojdzie do skutku, to zobaczymy. Na ten moment musimy skończyć już naszą dyskusję, bo czas nam się skończył, ale czasu do wyborów jeszcze sporo. A dopiero się rozkręcaliśmy, pani redaktor. Może będzie okazja jeszcze do tematu wrócić, zwłaszcza jeśli referendum faktycznie miałoby się odbyć. Katarzyna Kretkowska, Nowa Lewica, Dariusz Lipiński, Partia Republikańska. Dziękuję bardzo, pani poseł. Byliście gośćmi gorącego tematu. Ja państwu dziękuję za rozmowę, a państwu przed telewizorami dziękuję oczywiście za uwagę. Gorący temat zostaje na wakacje, a więc widzimy się w lipcu już za 2 tygodnie. Mam nadzieję, że w sporym gronie, a więc wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym programie.